takie zwycięstwo ukraińskie rozmywa władzę Niemiec w Europie. W ogóle ta cała sytuacja obecna, to, że Finlandia i Szwecja chce przystąpić do NATO, relatywnie, bo potęga jest zawsze w kontekście czegoś, tak? Osłabia plany niemieckie i w ogóle konsolidację kontynentalną niemiecko-francuską. Ich plany, prawda, rządzenia Europą, jeszcze w oparciu o surowce rosyjskie, czyli niszczy ich lewar wzmacniania relatywnego kosztem reszty Europy. Ciekawy jestem, jak będzie w Niemczech przebiegała debata na temat przystąpienia Szwecji i Finlandii. Jestem bardzo ciekawy, gdzieś tam podskórnie zaczną zapachy wychodzić. I tutaj nasza dyplomacja musi pilnować tego kierunku bardzo. Dlatego, że przystąpienie Finlandii i Szwecji fundamentalnie na naszą korzyść zmienia układ geostrategiczny w tej części świata. Kotwiczy jeszcze bardziej Amerykanów, system atlantycki. Dajesz większą szansę na wypchnięcie Rosji, no oczywiste banały opowiadam, tak?